lata. Mirek Szołtysek tu zapytany ostatnio. Nie do końca mi tak chciał odpowiedzieć tak naprawdę, bo stwierdził, że śląską muzyka, on to jest to, co, o czym my rozmawiali, że on będzie robił te swoje numery po śląsku, tak jak robił, z takim przesłaniem jak robi, z taką prawdą jak robi, aczkolwiek Mirek Szołtysek to jeden z tych artystów, którego nie chcielibyśmy zmieniać, bo to jest Mirek Szołtysek, no, to jest ktoś, kto postawił pierwsze kroki w tym, ale o co mi chodzi? Pytał, że go, czemu disco polo tak szeroko jest w tym kraju pojmowane dobrze i co zrobiło takiego? I czym to się różni od nas, od naszej śląskiej muzyki? Wiesz co, ja mam wrażenie, że my są taką trochę, znaczy to może śmiesznie zabrzmi, ale taką niszową, wiesz, muzyką. Nie tak bardzo, nie tak bardzo chwytliwą, nie tak bardzo marketingową, jak ale disco polo. Ja to rozumiem. No zobaczcie, przykład, prosty przykład, Frele, które ze światowych numerów uczyniły śląskie wersje. Mm-hmm. I pojechały z tym w Polskę. I się wszyscy tym zachwycali. No zachwycali, ale już tego nie ma, zobacz. Fenomen minął. To, no tutaj bych się raczej doszukiwał prawnych chyba raczej rzeczy. No typu możliwe, publishingi, tak, nie publishingi, cudawianki. Okay. I lepiej było uciszyć ten projekt, niżeli brnąć w to dalej. Tam nie udano temat wydania płyty, producent troszkę tam też, no ale no, zresztą nieważne, nie ciągnijmy tematu. Ale widzicie, na tych numerach, na których bazuje cały świat, po śląsku się to udaje. No oczywiście, że tak. Czy to nie jest tak, że my się boimy tej nowoczesności trochę? Tych Janusz, boisz się? Nie. Janusz się nie boi, wiesz co, jak Janusz, jak przyjeżdżam i siedzimy w studiu, to on mi coś puszcza i go wiesz, posłuchaj ten. I ja mam wrażenie, że on się boi, że ja mu powiem, ale ja się też nie nadaję na śląskie. Bo ja miałam do pewnego czasu takie, wiesz, przekonanie w głowie, że to nie pójdzie, wiesz, to jest za ciężkie, to nie ten, a to nie tędy droga, wiesz, to nie tędy droga, bo możesz zrobić coś mocniejszego, ale po śląsku. I to będzie miało naprawdę fajne brzmienie i fajnie to będzie chodziło. Jest tak, czy nie jest tak? No, czyli bimber. Mocniejsze, fajne brzmienie. I oddaj do producenta bardzo proszę zrobić osobny wywiad z Johnem i z Mierzwą. Myślę, że będzie idealny. Także proszę. No widzicie, chłopcy, bardzo jak ci Johnny to normalnie. LSS po godzinach. No, Johnny już nazwę. Johnny be good. Ale może racja, Michalina. I no, ja uważam, to jest moje zdanie i albo się ktoś z tym zgodzi, albo się nie musi zgadzać w ogóle. Zresztą ryro mnie to tak naprawdę, że jest ten strach, że ludzie muszą do tego, wykonawcy muszą do tego momentu dorosnąć, że nie będą boli się powiedzieć, to się nie nada, bo hejdla z Kryśką tego nie chcą. To nie ma sensu. Powiem ci ostatni przykład, bo to było takie fajne. Raczej ja to bardzo fajnie wspominam. Graliśmy koncert, gdzie grał Kazik Sas z Golden Mixu i puściliśmy mu piosenkę. To było Życie Fit? Nie, to było Nowe Koło. I ona jest w zupełnie takim innym klimacie, ale już są tytuły ci, wiesz, Nowe Koło, nie? I tak w skrócie tylko piosenka będzie opowiadać o tym, że Jo zbierała chce na nowe koło. I jak Kazik posłuchał tej piosenki, to powiedział tak: bo do Jo to biera. Jo normalnie wam da piosenka, biera. I go no nie ma opcji, ale jest zupełnie inno. Nie jest szlagier, ale jest po śląsku, ma fajny beat, jest, wiesz, takie... No, moim zdaniem powinni... Ci, co nie chcą, tak jak Mirek, czy na przykład inne te nasze tuzy, znaczy, oni nie muszą się zmieniać. Oni nie chcą, nie? To nie chodzi o to, bo ja zawsze uważam, że czy Mirek Jędrowski, czy Mirek Szołtysek, oni w dobrym kierunku, oni tak mieli te brzmienia takie nowocześniejsze. Oczywiście, bo jak posłuchasz ich numerów, to tam naprawdę... To się zmienia, oczywiście. Ale tu nie chodzi o brzmienie. Tu jest w muzyce jest tak jak na przykład w gotowaniu.
No czekaj, się chyca Bodżony teraz. Czekaj, Bodżony tu po prostu. Nie, słuchajcie, ale jest coś takiego jak tajny składnik. A tajny składnik to jest właśnie to coś, czego nie można przewidzieć. No nie można przewidzieć, że któraś piosenka stanie się hitem. Nie ma. I to jest, nie to ma jest, złotego środka to jest to, na to, z czym my się po prostu mierzymy i takich artystów i w ogóle ludzi na całym świecie są po prostu miliony. No, oczywiście. Ja się tutaj zgadzam. I no ja cały czas twierdzę, że zamykamy się troszkę w takim, jak to kiedyś fajnie nazwał Stach, w takim upaszlagrze. Nie. No, ja że, co, że za dużo tych upaszlagrów jednak jeszcze produkujemy, a ta młodzież, pomimo tego, że ta młodzież jest grubo po 30, nie chce do końca tego słuchać i boi się utożsamiać z tym. Ale jest też taka prawda, że wiesz, do tych, trzeba też powiedzieć, do tych już starszych ludzi, jest dobrze, jak jeszcze coś się do nich też tworzy nowego. Bo to jest, rozumiesz, to jest ukłon, wiesz, młodzi mają jeszcze dużo czasu. I może czasami tych można niektórych artystów zrozumieć, że oni właśnie tworzą coś takiego może specjalnie pytanie, dla nich. Ino pytanie, czy śląską muzyka jeszcze ten czas ma? To jest. To jest bardzo ciężkie pytanie i takie, powiem ci, że jo nie jest w stanie na takie pytania odpowiedzieć. Jo myślę, teraz wam powiem jo, Johnny. Uwaga, Johnny jest bełko. Jo myślę, że tak, za niedługo ukaże się właśnie jedna z tych piosenek, bo nie wiem, no żeby tak powiedzieć, no Michalina musi wybrać, bo czasami stoją piosenki, można powiedzieć, po rok w tym poczekalni, no i nie umie się zdecydować. Bo ona na NFZ przyjmuje. Ona chyba na nie, NFZ. Ja myślę, że zrobimy niespodzianka na festiwalu. Na tym festiwalu, na którym będziemy się widzieć już 15 sierpnia i któraś z tych piosenek będzie pierwszy raz zaprezentowana, bo myślę, że one już, że to już, nie, już, one, już jest czas. One już kipią, bo naprawdę one się zestarzają po prostu zanim będą puszczone. Padło hasło, że zupełną muzyczną niespodzianka od Michaliny i Jasia będzie podczas naszego... Johnny, Jasiu, Johnny. Hans by musiał. Nie, Hansa zaprosimy też. Dajemy spokój, to fajny chłop był. Jest w sumie. No, tak. I chodzą cię pozdrowić. Ja dziękuję. Popatrz, wam się widzieli ostatnio. No, widzisz. O moim ojcu chrzestnym rozmawiamy teraz, żeby było jasne. Niespodzianka szykują. Powiedzieli, że narychtowali coś, co powinno trochę odmłodzić ten rynek muzyczny. Ja chciałem jeszcze dodać, że teraz może nie być tak łatwo, bo na tym szlagierowym rynku w rozgłośniach radiowych na Śląsku została jedna rozgłośnia, która będzie pełniła monopol, a z racji tego i ilości doświadczonych tam redaktorów i osób, które będą decydowały o tym, czy coś się nadaje, czy się nie nadaje, no możemy sami się w tym zagubić, czy to się w końcu nadaje, więc liczę na to. Ale do tego jeszcze oprócz radia masz social media, tak? Social media? Social media, no więc to Johnny powiedział. Ty nie możesz właśnie. Ja nie mówię, ale Michalina, bo mnie styknie. Wystarczy. Nie, mnie to jest niepotrzebne. Ona ci co tydzień raport zdaje. Ewentualnie córa mi coś napisze, ewentualnie żona i wszystko. Okej. To liczymy na te social media, bo całą resztą może być ciężko. Dziękuję wam bardzo, Michalina Starosta, Johnny Drewniok, czyli gitarzysta, instrumentalista. Dziękuję ci. To oni wszyscy razem ze mną, a my co? Widzimy się w Siemianowicach. Do zobaczenia, czekamy na was. Yeah.
Pamiętam tamte chwile. Pamiętam tamte chwile. W których ty i ja. W których ty i ja. Marzyliśmy o życiu. Marzyliśmy o życiu. Lecz nie dopisał czas. Nie dopisał czas. Patrząc przez pryzmat lat. Patrząc przez pryzmat lat. Chciałem ci wszystko dać. Lecz ty nie chciałaś brać. Lecz ty nie chciałam brać. Mówiłaś jeszcze czas. Mówiłam jeszcze czas. Ma kochana, do mnie wróć. Tęsknię wciąż. Usłysz mój głos. Niech marzenia spełnią się, które w sercach naszych są. Ten medialno-artystyczny duet, czyli Michalina Starosta i Marcin Janota, można też powiedzieć, że to nawet trio jest, no bo przecież w końcu Johnny tam też się pojawi z gitarą, zaprezentują się właśnie 15 sierpnia w Siemianowicach Śląskich. A teraz przed nami 532 finał Listy Śląskich Szlagierów szlagierowo.pl w Radiu Sud. Witam serdecznie za słuchaczami Radia Sud. Kolejne notowanie radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo, tym razem 532. A jak ono wygląda? Na miejscu 10 nowość Edek Dworniczek, Czekam. Na 9 również nowość Happy Jędrowski, Show Rakieta. Miejsce 8 w górę Tim Fabian, Zabiorę Ciebie do Gwiazd. Na 7 spadek Bożena Mielnik, Tak Bardzo Chcę. Miejsce 6 Bernadeta Kowalska, Śpiewaj z nami, szlagier, który cały czas wspina się do góry. Na miejscu 5 bez zmian Kamraty, Tanecznym Krokiem. Spadek na 4 Karpowicz Family, Zobacz jak pięknie. Również spadek na 3 Michalina Starosta i Marcin Janota, Wróć do mnie kochany. Na 2 w górę Golden Mix, Kto się czubi, ten się lubi. I na 1 bez zmian Arkadia Band, Lawa. No i tak w całości wygląda 532 notowanie radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo. Ja jak zwykle pozdrawiam Państwa serdecznie, dziękuję za uwagę, do usłyszenia. W Wielkopolsce na pozycji lidera utrzymuje się szlagier Lawa. Dajcie pozór! Ciąchy piszczą! Pierzyna. Kożuch! Stoi woja przy siopce i modziura we czopce od wieczora do rana, do rana we wodzie po kolana, kolana.
piękną cygon, cygonka, cygonka. Miała piękną koronka, koronka. A cygonka, cygana, cygana. Brała koby barana, barana. Prosi o rynka, o rynka. Jak mi ona wróżyła, wróżyła, to mi jeszcze coś dzienna, coś dzienna, dzienna. I teraz uwaga! Wszystkie chopy piszą! Tańcuj, tańcuj, wykrucaj, wykrucaj, lenni pecku, nie zrzucaj, nie zrzucaj, dobra pieska, na zimu, na zimu, nie ma każdy pierzynu, pierzynu. Chorzów! A przed chwilą Kola i Jula razem z Darkiem Niegódkiem. To wszystko w koncertowym szlagierze Tańcuj, tańcuj, wywijaj. Wy też będziecie mogli zatańcować na jubileuszowym koncercie Kai Wystąpi Plejada szlagierowych wykonawców, bo pojawią się między innymi Damian Holecki, Karpowicz Family, Mirosław Szołtysek, Bernadeta Kowalsko, Mona Lisa, Gabi Gold, Arkadia Band, Chris Oxford Duo, Michalina Starosta, Krzysztof Pietrek, Bożena Mielnik, Edek Dworniczek, Tim Fabian i Aldona, Magda, Edek, Sikora, Adi, no i wykonawcy, których nigdy nie pojawili się też na naszej liście, ale kto wie, będziemy na nich czekać. I czekamy na was, bo musicie być na tym koncercie. Bilety są już w sprzedaży, a wszystkie informacje znajdziecie jak zwykle na szlagierowo.pl. Świata uśmiechnij się, zacznij spełniać marzenia.
Dużo dobrej muzyki to zagwarantowane, dużo dobrego humoru to też zagwarantowane, no i na pewno dosyć sporo atrakcji, bo będą konkursy z nagrodami na festiwalu, a między innymi do każdego biletu premium do wyboru dostaniecie CD gratis, dwupłytowy album Arkady Band, najnowsze AB, albo dwupłytowy album Bernadety Kowalskiej i Jurka Macoły. Najpiękniejsza nuta z całego serca dla Ciebie. Nagrodą główną dla publiczności festiwalowej jest 9-dniowa wycieczka objazdowa do dwóch osób o nazwie Europejska Mozaika, czyli podróż przez Węgry, Rumunia, Grecja, Macedonia i Serbia. Fundatorem nagrody jest Biuro Turystyczne Vitasan. Wybierz się z nami na koniec świata. Vitasan.pl. Wszystkie informacje na temat atrakcji i nagród podczas Szlagier Top Festiwalu, jak zwykle, znajdziecie na naszej stronie internetowej szlagierowo.pl. Widzę Ciebie wesoło, rój motyli w brzuchu mam. Twa uroda, pogoda, promień słońca, lata, czar. Myślę, spojrzyj dzisiaj na mnie, dam jej dar. A ja mam dziś apetyt. Apetyt na tę miłość, a ja mam dziś apetyt, kochać Cię chcę, dam Ci skarb, a ja mam dziś ochotę na chwilę szczęścia marzeń, a ja mam dziś apetyt, zawsze go mam. Amor słodki pomaga, gdy spojrzałeś w oczy me, strzała w serca trafiła, zwierzy romans ktoś nam gra. Uwierzyłeś w me słowa, że już razem zawsze my. Szczera radość, czysta miłość dana nam. A ja mam dziś apetyt. Apetyt na tę miłość, a ja mam dziś apetyt, kochać Cię chcę, dam Ci skarb, a ja mam dziś ochotę na chwilę szczęścia marzeń, a ja mam dziś apetyt, zawsze go mam. A ja mam dziś ochotę na chwilę szczęścia marzeń, a ja mam dziś apetyt, zawsze go mam. A ja mam dziś ochotę na chwilę szczęścia marzeń, a ja mam dziś apetyt, zawsze go mam.
Apetyt na miłość. Oni mają, to oczywiście duet Romantika. Na ta chwila w dalszym ciągu poza szlagier top 10. Pamiętajcie, możecie to zmienić, wysyłajcie po prostu SMS-y o treści LSS top i kod teledysku 1237 pod numer 7168. Czepiasz się, o wszystko jesteś zła. Oboje wiemy już, gdy sprzeczka jest tuż, tuż. Krótka burza oczyści niebo z chmur. Ogień i woda, noc i dzień. Tak bardzo można różnić się. Ogień i woda, ty i ja, odmienni jak te żywioły dwa. Ogień i woda, noc i dzień. Ty mówisz tak, ja nie, ale kiedy mija złość i każdy ma emocji dość, to na koniec się staje. Życie jest jak miód. Po wszystkim już słoneczko świeci znów. I każdy z nas żałuje swoich słów. Bo jest nam trochę wstyd za niepotrzebny zgrzyt. Ale miłość ma czasem ostry smak. Ogień i woda, noc i dzień. Tak bardzo można różnić się. Ogień i woda, ty i ja, odmienni jak te żywioły dwa. Ogień i woda, noc i dzień. Ja nie, ale kiedy mija złość i każdy ma emocji dość, to na koniec się staje cud, znów życie jest jak miód. Ogień i woda, noc i dzień, tak bardzo można różnić się. Ogień i woda, ty i ja, odmienni jak te żywioły dwa. Ogień i woda, noc i dzień. Ty mówisz tak, ja nie, ale kiedy mija złość i każdy ma emocji dość, to na koniec się staje cud, znów życie jest jak miód. To na koniec się staje cud, znów życie jest jak miód. W zeszłym tygodniu premierowo to oznacza, że cały czas to nowość. Zespół Harmonik, oni jeszcze poza top 10. Co robicie już teraz? Głosujecie, czyli wysyłacie SMS-y na 7168, w treści wpisujecie LSS Top i kod teledysku 5005.